Samorząd gminy Boniewo zamierza w tym roku przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę drogową około 1 000 000 zł. W tym roku mamy ambitny plan, żeby zrobić podbudowę na wielu kilometrach dróg gminnych, dlatego że w związku z tym inwestycje będą ruszały w różnych miejscach, bez mała prawie w większości sołectw naszej gminy, tam gdzie są takie potrzeby. Chcemy doprowadzić do utwardzenia tych dróg w formie podbudowy, a potem korzystając też ze środków unijnych i korzystając także z różnych możliwości zewnętrznych środków polskich, będziemy chcieli na te drogi położyć asfalt. W sumie myślimy, że to będzie w tym roku utwardzonych między 10 a 15 kilometrów. Prace na boniewskich traktach ruszą, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Chcemy po prostu ogłosić przetarg, gdzie będziemy chcieli ująć te różne odcinki dróg. W tej chwili takie trwają prace nad ustaleniem, które to mają być właśnie w poszczególnych sołectwach włączone odcinki. Także będziemy dodatkowo ogłaszać przetarg na ponad kilometr drogi w miejscowości już z pełnym utwardzeniem w ramach i korzystając z programu FOG w miejscowości Łąki Wielkie. Także w tym roku zdecydowanie akcent kładziemy na drogi, bo chcemy powoli kończyć drogi, które prowadzą do domostw. Więcej o tegorocznych planach inwestycyjnych w rozmowie z wójtem Markiem Klimkiewiczem na portalu Kujawy Info w zakładce Archiwum Studiu Telewizji Kujawy.